W ramach warsztatów organizowanych przez Muzeum im. Księdza dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu dzieci mogły zapoznać się z ciekawymi przedmiotami używanymi przez naszych przodków. Malutkie albo troszkę większe, które kiedyś służyły jako takie zwykłe przedmioty codziennego użytku, których używano w domu. A ten numerek 496, bardzo duży numer, to jest numer na liście wszystkich obiektów, które mamy właśnie w muzeum. Także możecie sobie wyobrazić, że muzeum zbiera naprawdę bardzo, bardzo dużo obiektów. Warsztaty pod tytułem Gdzie kucharek 6? Niezwykłe przedmioty z szaf naszych przodków towarzyszą wystawie Gościu, siądź przy mym stole. Duży, specjalny, który nazywał się kufel, też jest wykonany z metalu, tak, z tego samego metalu, z którego był wykonany talerz, metal, który nazywa się cyna. Co można było w takim kuflu, co można było z nim robić? Do czego on służył? Do herbaty, nie, do czegoś zimniejszego, na przykład mógł on służyć do picia wina albo piwa. A wiecie, że kiedyś, bardzo dawno temu, dzieci też mogły pić wino? Naprawdę, nie. Naprawdę, nie. Może, no nie można teraz już, trzeba być dorosłym. Nie można pić piwa, kiedyś, może troszkę starszym dzieciom, ale dawano wino, teraz już nie można. Dobra, podam wam do...